Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Pan mecenas Marek Markiewicz naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenas. Panie mecenasie. Witam serdecznie, witam pana i państwa. Prosto z Wokandy wyrwałem pana mecenasa, żeby poprosić o komentarz do aktualnych wydarzeń w Polsce. Nie tak dawno rozmawialiśmy, powiedział pan, no słowa, które dźwięczą mi teraz w uszach. Powiedział pan, to się naszej ostatniej rozmowy, o prawnym stanie wojennym, że mamy w polskim prawie stan wojenny wprowadzony. Ale nie sądziłem, że to się tak szybko zrealizuje w sytuację, którą wielu prawników nazywa no pogwałceniem zasad Rzeczpospolitej, wejście policji do Pałacu Prezydenckiego, ujęcie dwóch posłów albo byłych posłów. Tego sobie nie wyobrażałem, kiedy pan mecenas mówił o tym prawnym stanie wojennym. No bo dodajmy, mówiłem, że to jest tak jak stan wojenny, tyle że po pijanemu wprowadzony. O, dokładnie. Czyli w sytuacji takiej, gdzie jest bardzo ciężko powiedzieć, jaka racja za tym stoi. Teraz to ja już wiem, że pan premier podjął wojnę z prezydentem Rzeczpospolitej. I to wojnę już na całego. I to jest ustrojowa sprawa niebagatelna. Zgodnie z konstytucją władza wykonawcza należy do prezydenta i do Rady Ministrów. Pan premier już kiedyś kwestionował prawo prezydenta Rzeczpospolitej, tyle że Lecha Kaczyńskiego, do samolotu rządowego i w tej sprawie nawet zwracał się do Trybunału Konstytucyjnego i przegrał. Ale widać, że upodobanie do kanclerskich rządów albo wyłącznych rządów jest dosyć silne, no bo w tej chwili to wyraźnie idzie na to, żeby albo ośmieszyć prezydenta, ale tak naprawdę postawić go przed Trybunałem Stanu, pozbawić go tej mocy, którą dostał w wyniku powszechnych wyborów. Ale czyli to, czyli ta gra z zaciągnięciem dwóch posłów, to nie tylko szło o dwóch posłów, ale idzie o stopniową erozję autorytetu pana prezydenta, na końcu którego jest usunięcie Andrzeja Dudy, tak żeby nie był przeszkodą dla wszechwładzy Donalda Tuska? W moim przekonaniu tak jest. Zaczęło się od prawa łaski. Konstytucja powiada tylko i wyłącznie, że prezydent ma prawo łaski. Teraz wszyscy mu wmawiają, że to prawo łaski dotyczy wyroków skazujących. To nie jest w konstytucji zapisane. W konstytucji marcowej były ograniczenia prawa łaski. Widocznie nie chciano ich, skoro w tej konstytucji nie ma. Ja chciałbym tak zapytać. To znaczy, że jeżeli ktoś trzymany jest w areszcie przez 5 lat, co się zdarza, z oczywistą krzywdą, to prezydent nie może zastosować prawa łaski w tej sytuacji? No to przecież nie idzie o potrzeby czy wyobrażenia prezydenta, tylko o dokładne opisywanie jego kompetencji przez lepszych czy gorszych prawników dokonujących lepszej czy gorszej wykładni prawa. Przecież to o to poszło. Prezydentowi odmówiono prawa łaski, które zastosował i wyjaśnił, dlaczego je zastosował. I co jest najciekawsze, dokonano erozji także na innym polu. Oto mamy 2 orzeczenia Sądu Najwyższego. Jedno, które się odwołuje i dokładnie opisuje, że prezydentowi przysługuje prawo ułaskawienia opisane w kodeksie postępowania karnego i konstytucyjne nieograniczone prawo łaski. I tak orzekła Izba tam kontroli publicznej przy całej długości jej nazwy i nagle w jednym sądzie najwyższym drugi skład, w którym zasiadają, ze zdziwieniem zobaczyłem, wcale nie sędziowie zajmujący się prawem pracy, orzeka dokładnie inaczej. To czemu to służy? To służy kolejnemu rozbrojeniu elementu ustroju państwa. Ja myślałem, że już na pewną drogę pewnej śmieszności wkroczył pan marszałek Hołownia. Ale teraz już się robi straszno, dlatego że 2 potężne czynniki władzy w zasadzie działają przeciwko sobie. Pan prezydent bardzo miękko jeszcze raz zwrócił uwagę na to, że podtrzymuje swoją decyzję i nikt nie będzie go
ośmieszał żądaniem drugiego, trzeciego czy czwartego ułaskawienia. I nagle mamy teorię taką z drugiej strony. Proszę się wsłuchać, że posłowie, którzy interweniują, działają przeciwko państwu. To za chwilę czekać tylko na postępowania przeciwko posłom. Jeżeli mamy dwie izby w sądzie, no to trzeba tylko czekać na to, że rozgoniony zostanie KRS i zostaną unieważnione znowu podpisy prezydenta pod nominacjami sędziowskimi, na które wskazywała KRS rzekomo nielegalna. Ale za każdym razem to był wybór prezydenta Rzeczpospolitej. Jeżeli tak to dalej pójdzie, to będziemy pytać, czy zasada trójpodziału władz jest utrzymana. A jeszcze, jeżeli dziś okazało się, że rejestracja nowych władz spółek została odrzucona w sposób oczywisty, bo to jest do odrzucenia, to jest wbrew prawu, to granica konfliktu utrzymuje się w sferze mediów. Tworzone są nowe konflikty w obrębie sądownictwa. Za chwilę należy oczekiwać ataku na Trybunał Konstytucyjny i z tego należałoby zakładać, że jedyny organ, który pozostaje bez skazy, to jest prezes Rady Ministrów. No to ja tak myślałem do tej pory, że przez przypadek przekazał on śledztwo smoleńskie stronie rosyjskiej. Że nie do końca uświadomił sobie, co znaczy podwyższenie wieku emerytalnego wielu tysiącom ludzi. Że przejęcie funduszy emerytalnych nie jest kradzieżą mienia prywatnego. No ale przecież przy harataniu w gałę, co przyjmuje z całą powagą, jest instytucja faulu. Faulu, czyli naruszenia reguł. I tu są naruszane reguły. To znaczy co? Pałac Prezydencki jest miejscem pracy, ale także i domem prezydenta. Jeżeli ja słyszę, że w imieniu władzy wykonawczej, bo przecież ona kieruje policją, wchodzą panowie do domu prezydenta, nie okazują nawet nakazu, bo tak powiedziała szefowa kancelarii prezydenta, i dokonują tam przeszukania, to znaczy atakują konstytucyjną wartość miru domowego. Nie tylko prezydenta, ale każdego obywatela. To co z tego ma być? Pan prezydent, jak mówi konstytucja, czy formuła jego przysięgi, jest strażnikiem godności narodu. Ja nie wiem, czy rzeczywiście on reprezentuje godność całego narodu, o co pytam nie w przededniu zapowiedzianego marszu czy kryterium ulicznego w Warszawie. Ale przecież też przypominam, że jego pomysł na państwo, jego imiennie firmowany, nie zdobył większości w tych wyborach. Jakby na to nie patrzeć, to istnieje jakaś różnica między mandatem a ostrością działań podejmowanych. I to mnie strasznie martwi. Ja nie chcę nikogo dotknąć. Nie chcę nikomu niczego wytykać. Jestem ostatni od wsadzania czy domagania się, by kogoś do więzienia wsadzić. Ale to już jest i śmieszne, i straszne, jak mówią nasi sąsiedzi, opisani dokładnie w serialu Reset, schowanym z archiwów telewizji. Żeby nie było dowodów na to, co robił powołany minister spraw zagranicznych. To co? To jest takie zagranie na nosie. Ja nie pamiętam, co w tym filmie było. Martwię się. Ja się martwię jako obywatel. Panie mecenasie, to jeszcze pytanie o koniec tych działań. Bo jeżeli to jest tak, że idziemy w stronę pan pałacu prezydenckiego, to tych ataków będzie więcej i już są głosy Lecha Wałęsy chociażby, no, znanemu panu polityka, żeby siłą pana prezydenta wyprowadzić, żeby policja przyszła i prezydenta także zamknęła do aresztu. Pan prezydent Wałęsa wziął czy nie wziął te 30 tysięcy euro za uchylenie wyroku, w którym stwierdzano, że jednak był donosicielem? To ja bym może prosił, żeby każdy o swoim losie myślał i żeby się usprawiedliwiał ze swoich działań. A co z tego będzie? No będzie albo chaos, budowanie z niczego, albo, nie daj Boże, kryterium uliczne i chaos w całym państwie, albo ośmieszenie Polski jako kraju, który ma wielkie tradycje, w którym powstała pierwsza europejska konstytucja, a której to konstytucji nie chce
nie chcą sami obywatele uszanować. Chyba, że pan premier uznaje, że mandat, który dostał, to jest jakiś inny mandat niż ten, który w rzeczywistości otrzymał od rodaków. Ja nie sądzę, żeby wszyscy zakładali, że to, co się dzieje, co obserwujemy, będzie miało rzeczywiście miejsce. Martwię się, jeszcze raz to powiem. To już na koniec proszę o ocenę prawną, ale też i polityczną, jako byłego posła, jako prawnika, jako działacza opozycji. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są więźniami politycznymi? Jeżeli są politykami w więzieniu, to ktoś powiedział, że to jeszcze nie to oznacza. Są na pewno więźniami z woli politycznej, bo w naszym kraju nie jest tak, że ludzie skazani na 2 lata natychmiast są do tego więzienia prowadzeni. Ja mam klientów, którzy są skazani na więcej i nie są wzywani do aresztu. Zatem nie mechanizm osadzania w zakładzie karnym, ale wola polityczna, nierozumna moim zdaniem, ale polityczna. Nie przepisy KPK tutaj zaprowadziły ich do zakładu karnego. Też z tego powodu głęboko ubolewam, bo nie chciałbym podawać przykładów, kiedy z woli politycznej wszczynano albo nie wszczynano postępowań karnych w imieniu wymiaru sprawiedliwości, który ja do tej pory naprawdę wierzyłem. Zawsze zakładałem, nie byłbym prawnikiem, gdybym chciał ośmieszać sądy. Ale jeżeli mam Sąd Najwyższy i mam 2 różne orzeczenia z tego samego sądu płynące, w dodatku tezę, że jedna izba jest nieważna, którą wygłasza drugi sędzia Sądu Najwyższego, to ja pamiętam, dlaczego pan prezydent, nie kto inny, skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o reformie Sądu Najwyższego, powiadając, że jest niedopuszczalne, żeby sędziowie przeciwko sobie występowali. A jednak występują. Mimo, że Trybunał uznał rację pana prezydenta i uznał, że taka formuła, jaka jest przyjęta w ustawie, nie jest zgodna z konstytucją. To powiedział mecenas Marek Markiewicz, były poseł. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam państwa, ale chcę jeszcze raz zaakcentować. Ja się martwię właśnie ze względu na i całą solidarnościową przeszłość i to, że myślałem, że już dożyję swego życia w kraju, w którym będzie szanowana wola powszechna, a nie jest. To był głos i prawnika, i polityka, za który bardzo dziękuję.